10 największych skandali w historii piłki nożnej. Jeśli pod tym filmem będzie 40 łapek w górę, dodam kolejny film o piłce nożnej. 10. Zidane. Finał Mistrzostw Świata 2006. Mecz Włochy-Francja. Autorem niezapomnianej akcji jest oczywiście Zidane. Jak to powiedział selekcjoner Francji, Zidane jest trochę jak szybkowar. Nic się nie dzieje, a jak w końcu wolnie, to nie wiadomo co i kiedy. Reprezentant trójkolorowych postanowił się rozprawić z przeciwnikiem w bardzo charakterystyczny sposób, nokautując go. Do dziś nie wiadomo o co poszło, ale sam faul przeszedł do historii. 9. Karim Benzema. Zawodnik zasłynął z wielu seks skandali. Zaczęło się od tego, że w 2009 roku został oskarżony o seks z nieletnią. Ta przyznała przed sądem, że okłamała piłkarza co do swojego wieku, więc Benzema został uniewinniony. To jednak nie koniec, ponieważ niedużo później zawodnik szantażował swojego kolegę z reprezentacji seks taśmą. Prawdziwym wizerunkowym gwoździem do trumny piłkarza było finansowe wsparcie, którego udzielał jednej z francuskich organizacji przestępczych. 8. John Terry. W 2010 roku wyszło na jaw, że piłkarz miał partnerkę, żonę swojego najlepszego przyjaciela z drużyny. 28-letnia modelka zaszła nawet w ciąży z zawodnikiem Chelsea, lecz ją usunęła. Po wyjściu na jaw tych informacji zawodnik stracił opaskę kapitana reprezentacji Anglii, a później został całkowicie odsunięty od rozgrywek w reprezentacji. 7. Andres Escobar. Zawodnik Kolumbii na mundialu w 1994 roku w Stanach Zjednoczonych w meczu z gospodarzami strzelił bramkę samobójczą, przez którą drużyna odpadła z turnieju. Po powrocie do kraju, kiedy zmierzał do swojego klubu, został zaatakowany przez grupę mężczyzn i zastrzelony. Ci tłumaczyli, że to kara za bramkę samobójczą. Oficjalna wersja mówi, że piłkarz był zamieszany w handel narkotykami. Jednak kibice w to nie wierzą. 6. Adam Johnson. Reprezentant Anglii został oskarżony o seks z 15-latką. Piłkarz twierdził, że dziewczyny nie zna, a ta chce jedynie zrobić aferę, aby pokazać się w mediach. Po kilku miesiącach zawodnik przyznał, że spotkał się z nią. Trafił na 6 lat do więzienia, a klub Sunderland natychmiastowo rozwiązał z nim kontrakt. 5. Bruno, bramkarz klubu Flamenco Rio de Janeiro, został skazany na 22 lata pozbawienia wolności za morderstwo, kiedy jego partnerka zaszła w ciążę i zadeklarowała, że chce urodzić dziecko i nie dokona aborcji. Piłkarz ją zamordował, poćwiartował i rzucił psom na pożarcie. Wraz ze swoim przyjacielem usłyszał zarzut zabójstwa. 4. Francja w RPA. W trakcie mundialu w 2010 roku doszło do zamieszania w reprezentacji Francji. Zawodnicy weszli na wojenną ścieżkę z trenerem i odmówili gry. W pewnym momencie selekcjoner miał problem ze skompletowaniem składu. Oficjalnie drużyna wyszła na boisko bez 4 kluczowych zawodników i przegrała z gospodarzem turnieju 2-1, przez co odpadła z turnieju. Autorów buntu ukarano zawieszeniem na mecze reprezentacyjne. 3. Włoska afera. W 2006 roku Liga Włoska zawirowała. Juventus, Milan, Inter, Lazio i Fiorentina zostały oskarżone o stosowanie dopingu i korupcję. Zarzuty te potwierdziły się i drużyny spotkała kara. Juventusowi odebrano 2 tytuły i zdegradowano do niższej ligi. Pozostałym klubom pozwolono zostać na najwyższym szczeblu rozgrywek. Jednakże kolejny sezon rozpoczęły z ujemną liczbą punktów. 2. Mundial za pieniądze. Organizacja Mistrzostw Świata to prawdziwe wyróżnienie. Aby otrzymać ten przywilej, trzeba spełnić szereg norm albo zapłacić prezesowi. Michel Platini i Sepp Blatter przyjmowali prezenty w zamian za przyznanie prawa do organizacji mundialu. Właśnie w taki sposób prawo do mistrzostw zdobył Katar i Republika Południowej Afryki. 1. Mundial w Korei Południowej. Koreańska reprezentacja nie była faworytem mistrzostw, w których była gospodarzem. Nikt jednak nie przypuszczał, że po ich stronie staną sędziowie. Koreańczycy pokonali Polskę, Portugalię, Włochy i Hiszpanię. W starciu z Włochami sędzia nie uznał prawidłowo zdobytego gola dla gości, a później wyrzucił z boiska Tottiego za próbę wymuszenia karnego, który faktycznie należał się drużynie. W meczu z Hiszpanią nie uznano aż 2 prawidłowych bramek. Dzięki za obejrzenie do końca. Koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzach napiszcie, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Jeśli napiszecie super, zostawię Wam serduszko.